Witajcie na kanale moim zdaniem.b. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na film z ulubieńcami lata i będą to ulubieńcy kosmetyczni. Co prawda kalendarzowe lato nam się jeszcze nie skończyło, ale już na dworze robi się coraz chłodniej, dni są coraz krótsze, no i wakacje też dobiegają końca. W związku z tym chciałam podsumować te letnie miesiące i pokazać Wam moje ulubione kosmetyki tego letniego czasu. Pokażę Wam moje ulubione letnie lakiery do paznokci, które bardzo poprawiają mi humor i chętnie nosiłam je latem w tych wakacyjnych miesiącach. To jest żółty lakier Spets Fai, to jest kolor 007 Love Agent. I ja go mam w tej chwili na paznokciach również. Co prawda, no, trwałością to on nie grzeszy, zwłaszcza, że ja mam teraz porozdwajane paznokcie i lakier też się nie trzyma na nich najlepiej, ale jest taki śliczny. Dużo komplementów zebrałam na jego temat. Napisałam o nim również oddzielnego posta na blogu, także link znajdziecie na dole. Gorąco polecam, niecałe 2 euro w drogerii DM. Następny lakier to jest lakier z Inglota. Ja go mam już dosyć długo, to jest numerek 955. Bardzo fajnie wygląda zarówno na dłoniach, jak i na stopach. Całkiem przyzwoicie się trzyma i ciekawie też wygląda połączony zarówno ze srebrem, jak i z lakierem miętowym. Także tutaj różne takie letnie kombinacje można robić. I lakier z Essie, to jest kolor Too Too Hot. To już jest moja druga butelka tego lakieru. To jest chyba pierwszy taki przypadek, kiedy ja skończyłam jakiś lakier, znaczy tam tego pierwszego mam połowę, ale już bardzo zgęstniał. I odkupiłam ten sam kolor. Mnie się to generalnie nie zdarza. Ja niektóre lakiery mam prawie 10 lat i ich nie skończyłam, nie zgęstniały również i nie musiałam ich odkupywać. Natomiast ten jest tak fantastyczny, że zdecydowałam się, żeby go kupić. Bardzo poprawia mi humor. To jest taka czerwień, lekko wpadająca w róż. Bardzo fajnie wygląda. Długo się utrzymuje. Wygląda na paznokciach prawie jak żelowy, zwłaszcza z topcoatem Essie Good To Go. Także gorąco polecam. Myślę, że do tej czerwieni to będę wracać również jesienią, żeby przypomnieć sobie miły letni czas. Następny ulubieniec to samoopalacz, ponieważ ja niestety nie miałam okazji się tego lata opalać. Powiedzmy, że moja skóra nie jest jakaś czekoladowa, natomiast dzięki produktom tego typu nie jestem biała jak ściana, dlatego że cały czas spędzam w pracy albo w domu, w zamknięciu. Generalnie nawet praktycznie kremy z filtrem nie były mi potrzebne, bo w ogóle się nie wystawiałam na to słońce nigdzie. W Dreźnie jeden dzień było słońce. Nie posmarowałam się filtrem, trochę mnie spiekło, ale poza tym brak słońca, więc to mnie ratuje. Teraz testuję nowy samoopalacz z Avonu. Ten jest całkiem dobry, ale troszkę za słaby kolor mi daje. Dlatego postanowiłam spróbować produktu z Avonu, to jest samoopalacz w piance, ponieważ był ostatnio w promocji, ponieważ polecała go Hania Digital Girl, jak również w prasie widziałam bardzo pozytywne opinie na jego temat. Na razie za wiele powiedzieć nie mogę, ale jest moc. Na pewno daje większy efekt niż Sun Ozon. Myślę, że za czas jakiś pojawi się jakaś recenzja tego produktu, ale generalnie samoopalacze to jest mój hit na lato. Następna rzecz to jest zapach na lato. To jest Dolce & Gabbana Light Blue. Woda toaletowa, bardzo letnia, świeża, owocowa, cytrusowa. Ja ten zapach bardzo lubię używać latem, kojarzy mi się z latem. To jest już moja chyba druga albo trzecia butelka tego zapachu. Teraz jest to taka mała pojemność, nie wiem ile to jest mililitrów. To jest 50 ml. Kiedyś miałam też setkę, natomiast bardzo taki wakacyjny, świeży zapach, nieduszący, gorąco polecam. Nie lubię tego używać zimą. Zimą wolę jednak cięższe zapachy. I chciałam jeszcze tylko powiedzieć, żebyście, jak macie ten zapach, nie trzymały tych perfum za długo, tylko używały, dlatego że no niestety każdy produkt tego typu, każde perfumy się psują, prędzej czy później, ale te mnie się zepsuły wyjątkowo szybko i jak tu jest aplikator, to w poprzedniej butelce takiej dużej, tutaj zebrała się resztka zapachu, resztka perfum i one tak zaczęły wysychać i brzydko pachnieć i później miałam duży problem, bo to co było w butelce jeszcze się nadawało do użytku. Natomiast przez to, że w okolicach tego aplikatora tutaj się zmienił zapach na taki brzydki ziołowy, to no nie pachniało to zbyt atrakcyjnie, takie stare zioła to były, więc musiałam bardzo mocno czyścić ten aplikator i wielokrotnie go myć, zanim udało mi się pozbyć tego brzydkiego zapachu i zużyć produkt do końca. Także nie trzymamy produktów zapachowych w nieskończoność, tylko używamy.
Dalej krem do stóp z kolastyny do pękającej skóry pięt. Niedawno na temat tego produktu był post na moim blogu. Zachęcam Was gorąco do przeczytania. Tutaj piszę, że produkt zdobył laur konsumenta i tak dalej. Tu już jest prawie puste opakowanie. Ja używałam go od wiosny tego roku. Kosztuje niecałe 7 zł. Ja go znalazłam bodajże w Auchanie, czyli w zwykłym markecie, nie w żadnej drogerii. Jest świetny. Ja go nakładam zazwyczaj na noc i rano budzę się z fajnie nawilżonymi stopami. Ale stopy nie są śliskie, ponieważ wszelkie kremy, które używałam wcześniej, głównie z Szola, to były różne rodzaje kremów, powodowały, że rano jak wkładałam nogi do kapci czy do butów, to po prostu nogi mi wyjeżdżały i gubiłam buty po drodze i bardzo mnie to irytowało, potem zniechęcało mnie to do używania tych kremów. Natomiast ten nawilża, ale nie sprawia, że zrobimy sobie krzywdę i że wybijemy sobie zęby w butach. I rzeczywiście pomógł mi pozbyć się popękanych pięt razem z witaminami, ale to więcej na blogu. Także to zdecydowanie ulubieniec lata i niedługo biegnę po nowe opakowanie, bo to się już kończy. I jeszcze tak jak już mówimy o nawilżaniu stóp, to jeszcze powiem o nawilżaniu dłoni. To jest maska z Oriflame'u, Hand Treatment Mask. Ona jest z takiej brzoskwiniowej serii, bardzo ładnie pachnie. Też już mam ją prawie na wykończeniu. Teoretycznie powinno się ją używać po peelingu dłoni, nałożyć grubą warstwą, założyć rękawiczki bawełniane i przynajmniej na pół godziny lub na całą noc zostawić. Natomiast ja latem nie przepadam za sypianiem w rękawiczkach bawełnianych, bo jest mi za ciepło, ale nałożone na dłonie sama ta maska bez rękawiczek na noc też świetnie nawilża. Ja w ciągu dnia zapominam o używaniu kremu do rąk dosyć często, natomiast w pracy pracuję w rękawiczkach lateksowych, dezynfekuję często ręce alkoholem, wysuszone są te ręce, zniszczone. I ta maska pozwala mi tak jakby zregenerować tą skórę, no a latem jeszcze wiadomo, że dodatkowo słońce niszczy nasze dłonie, bo są najbardziej narażone, także maska do rąk. Kolejny ulubieniec to lakier do włosów, ponieważ kiedy spinamy włosy na lato w koki, to dobrze jest taką fryzurę czymś utrwalić. Mocny lakier na pewno się przyda, wtedy mamy pewność, że nasza fryzura wytrzyma cały dzień i nic się nie z nim nie stanie. Tutaj ten konkretny lakier czarny Taft bardzo przypadł mi do gustu. Ja przez wiele lat używałam lakierów z Velli, natomiast czarny Taft sprawdza się rewelacyjnie. Poza tym bardzo ładnie pachnie takimi męskimi perfumami. Dla mnie ten zapach jest męski. Oprócz tego całkiem dobrze się wyczesuje, nie skleja włosów. No i mam pewność, że moja fryzura nie ruszy się z miejsca przez cały dzień. Jeszcze trzej ulubieńcy do twarzy. Jeden pielęgnacyjny to jest krem z Pharmaceris, nawilżająco-kojący krem do twarzy z filtrem 30. To jest z tej serii aptecznej. Też już produkt mam na wykończeniu, używam go też jakoś od wiosny. Chciałam coś, co będzie podobne do mojego ulubionego i ukochanego kremu Avène, takiego nawilżającego. Natomiast, żeby miało filtr, ponieważ ten krem, który ja lubię z Avène, niestety żadnych filtrów nie ma, a na lato zależało mi na jakiejś ochronie, a nie chciałam nakładać dwóch różnych kremów i poprosiłam panią w aptece o jakąś radę i poleciła mi to. Muszę powiedzieć, że trochę mi zajęło przełamanie się i przekonanie do tego kremu. Na początku nie byłam z niego zadowolona, wydawało mi się, że tłuści twarz, że ciężko się wchłania. Natomiast teraz bardzo przypadł mi do gustu, lubię go używać. Nie wiem, czy odkupię to opakowanie, bo może wrócę do mojego Avène tego bez filtra, ponieważ już taka ochrona duża nie będzie mi po lecie potrzebna. Natomiast jeżeli szukacie czegoś z filtrem, to jest naprawdę dobry krem, fajnie się wchłania i nie obciąża twarzy. Dobrze spisuje się również pod makijażem. No i jak już o makijażu mowa, to po dłuższej przerwie i drobnym romansie z podkładem z Bourjois, którego używałam zimą i który tak nawilżał moją twarz, wróciłam do mojego ukochanego podkładu, to jest Sephora. To jest podkład matujący, bardzo dobrze kryjący. To jest, nie wiem, moje czwarte, piąte opakowanie, pojęcia zielonego nie mam. Dużo już tych podkładów miałam, znaczy tego samego produktu po prostu kończę, odkupuję, kończę, odkupuję, kończę, odkupuję. Jest bardzo wydajny, ma pompkę, no brudny, jak zwykle. Ma pompkę i tutaj, jak widzicie, tłok idzie do góry, w związku z tym wykorzystujemy absolutnie cały produkt, nic się nie marnuje. On nie ma żadnych filtrów, ale jest beztłuszczowy, tak, beztłuszczowy. Dlaczego ja zrobiłam sobie od niego przerwę? Ponieważ kolor był dla mnie za ciemny, a jaśniejszego z tej serii nie mogę dobrać, dlatego że są wtedy wpadające w róż, a ja muszę mieć wpadające w żółty. Dlatego zimą zrobiłam sobie od niego przerwę, ponieważ nie byłam opalona. Teraz, kiedy ciało
mam zrobione przy pomocy samopalacza i twarz, no gdzieś tam odrobinę złapała promieni słonecznych, to ten podkład jest świetny. Ponadto, ponieważ jest beztłuszczowy, to latem lepiej się trzyma na twarzy, ponieważ nie spływa. Z tym podkładem z Bourjois już pod koniec miałam taki problem, że jak były cieplejsze dni, to on się tak topił i tak spływał. Ja nie do końca rozumiem, dlaczego wiele dziewczyn poleca Healthy Mix Bourjois na lato, bo u mnie to on bardziej jest na zimę. Ja mam skórę mieszaną w kierunku tłustej i wolę produkty matujące, takie zastrygające na lato. Także to zdecydowanie na lato jest super. Wytrzymuje cały dzień, a z bazą to już w ogóle nigdzie się nie rusza, także świetnie kryje. Czasem nawet okazuje się, że po nałożeniu podkładu prawie nie muszę używać korektora, dlatego że tak dobre krycie daje. Można go nakładać zarówno rękami, jak i pędzlem. Także ja gorąco polecam. Też zostawię Wam na dole link do posta na blogu o tym produkcie. Polecam go kupować w Sephorze, jak są jakieś obniżki oczywiście. I tutaj jeszcze ulubieniec do ust. Jest to produkt, który mam w tej chwili na ustach. To jest Rouge Edition Velvet, pomadka w kolorze 04 Peach Club, pomadka matowa. Bardzo fajny, mocny, intensywny, letni kolor, który dobrze wygląda przez cały dzień. Ja już wspominałam o niej w ulubieńcach z Martą. Ona nie jest pomadką długotrwałą, natomiast stosunkowo długo się utrzymuje na ustach, nie odbija się tak wszędzie, zjada się dosyć równomiernie i nawet kiedy ten kolor już tak zblednie, to i tak ma wtedy takie właściwości bardziej jak tint, że widać, że te usta są w mocniejszym kolorze, ale już nawet szminki tam nie widać. No można ją poprawić w ciągu dnia, nic się nie dzieje. Jest matowa, nie spływa, to też jest ważne właśnie w upalne dni, żeby produkt nie spływał, nie przemieszczał nam się po całej twarzy, żeby włosy się do niego nie przyklejały, także to ulubieniec lata. Nie wiem, czy zostanę z nim w zimowych miesiącach, ponieważ to jest pomadka matowa i ona w ogóle nie nawilża ust. A w zimowych miesiącach jednak przydałoby się nawilżenie, więc chyba przerzucę się wtedy na jakieś tłuste produkty. Natomiast na letnie miesiące jak najbardziej i myślę, że zabiorę ją jeszcze na urlop, który mnie czeka niedługo. Także to byli wszyscy moi ulubieńcy. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o kciuka w górę. Bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas. Jeżeli jeszcze Wam mało, to zachęcam do zajrzenia na mojego bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki oczywiście na dole w opisie. Jeżeli wolicie pocztę tradycyjną, to od niedawna posiadam przegródkę pocztową, także możecie do mnie napisać. Adres również jest w opisie na dole. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i zapraszam na kolejne produkcje. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!